A tu po lewej zaraz będzie przejeżdżać. Albo skręciła w lewo i w stronę miasta. Może ją coś odkleiło i mówiła, że trzęsie ledowym starców. Chyba coś ze stylu. Jest kuła. Już tam ma swój gang. Ale stary. Chłopcy, o których mówię, to byli pielęgniarze i pielęgniarki. Jedna jest rzecz. Jak mnie zapytasz, Logana albo ciebie, mniej więcej w zaufanym gronie, czym się zajmujemy, to jesteśmy w stanie powiedzieć. Sadzimy działo, działamy na terenie Sandy. Jesteśmy tacy, tacy, mamy kurwa taką furę, tyle ludzi, tyle ludzi. A zapytałeś jej, to ona, a poza miastem. Sandy? Nie. Ale to? Nie. Poza miastem, poza miastem. Ktoś tam płynie, ktoś tam się kurwa utopił. Nie wiem, ale no Emanuela strasznie się zmieniła. A może tak, nie chciała, jest... może poszła już tą bajkę, że ma grupę przestępczą, żeby tylko zaimponować, a tak naprawdę nie ma tej grupy. Ewentualnie nie mogła nic mówić, że wysprzęgliła się, że działa pod przykrywką i... O kurwa, chyba za dużo powiedziałam. Albo ma i nie chce się dzielić informacjami. Słuchajcie, kilka dni temu spędziłem z nią cały dzień to czekamy. I całą noc. Nie no, powiedziała tak. Nic. Czy ona pojechała w lewo? Sorry, zjarałem się. Ja cię kręcę. Weźmy na test, zobaczymy, po ile uda mi się utargować z chłopem jakimś wieśniakiem z paletobek za sztukę palenia. Chciał mi się Eddie o tej czajownicy, o Emanuelce. No, sympatyczna kobieta, no ale ja jej nie znam, więc nie wiem jak tam z jej biznesami. Wydaje mi się, że trochę ma odklika z tym jakimś gangiem. Te. Ale potrzebuję tematu, do grubszego. Grubszego tematu i mówię tak dosyć stanowczo. Hej, Chucky! Mam pewną propozycję. Indyka wjeżdża na pole to B. Nie wiem, czy ktoś w ogóle proponował wam, ale mam dobry syf. Możesz powiedzieć chłopakom, że mam to w dobrych cenach. Jasne, kumam. Proszę bardzo. No, ile pani da? No to dogadamy się, co? 34. Dobra. No, babeczka wzięła medyczniaka, ale nie miała za dużo kasy. To są wieśniaki, wiesz, w sensie pracują tutaj, nie potrzebują fancy ciuchów, więc nie potrzebują dużo kasy. No, $34 udało mi się utargować. Ale jak powiedziałem na początku 52, to ona zrobiła duże oczy i mówi, weź pan to ode mnie. Ja mówię, dobra, to 30, 32, 32, 34. Ona i dopiero zamruczała, no. Amatorka dobrego suszu, no. Ale nie ma tu dobrych cen. Siema, Kendrick. Hej, Logan, no dzwonię do ciebie, co tam? Siema, no mamy tego dość sporo. Powiedz mi, ile to chcesz? Mamy 500. Ile dacie? Za sztukę. Zaproponuj coś. Zaproponuj coś i ewentualności... Dobra, no to ja proponuję 30. 30 patyków, tak? 30 za sztukę. 30 za sztukę. Okej, okay, dobra, to lepiej brzmi. Słuchaj, co ty na to, żebyśmy na sam początek wzięli za 5 koła? Jak posprzedajemy, to weźmiemy resztę. Jestem jak najbardziej za. Jestem jak najbardziej za. Dobra. To jak no to zaraz, 30, to... zaraz ci wyliczę, ile za 5 koła dostaniecie i za chwilę ci zadzwonię i podam ci miejsce, gdzie przyjedziecie. Tylko bez ogona, bez ogona. Jasne, jest. To jest, że musicie uważać, bo nie to... Nieważne, zobaczcie. Za 5 koła wezmą. Ale wiesz co? Kurczę, oni nie znają cen. Są dobre chłopaki, ale ja mu powiedziałem 30. 30 koła? I ja wtedy kurwa mać, w sensie, że nie znają cen. Okay. W takim razie za 5 koła, ile im możemy sztuk pogonić? Wiesz tam, odpalę kalkulator, nie jestem w tym dobry. 166 sztuk. 166 sztuk. Już jak rozmawiałeś. Dobra, to dowozimy im te pączki, tylko teraz pytanie, czy oni myślą o już spakowanych, czy będą musieli zapakować. Będzie pierwszy przekaz towaru. Możliwe, że będą kręcić nosem, jeśli policzymy to w tak... Proponuję miejscówkę na Poleto w opuszczonym tunelu. Tam żaden dron nas nie dołapie, świetnie, się nie stanie. Świetnie, robota Eli, dobrze. Moja propozycja też, zamaskować się. Jasne, no wy możecie zamaskować, ja nie muszę, no bo po prostu nie mnie znają, nie? Ale ja możecie zamaskować, rzeczywiście, jeśli wam to ułatwi, na pewno to może zmniejszyć ryzyko na cokolwiek. Ja, wiesz, sprzedaję moje ciało, ale podpisuję się moją mordą pod tym, więc... Ale właśnie, ja wychodzę bez kominiary, w kominiarkach, to może być dobre, tak. Jako szef pierdolnego osób gangu. Można powiedzieć, że cały gang na miejscu nie idzie na tą transakcję. No i pięknie, panowie, gangsta shit. Idziemy, towar zapakowany, schowałem go pod lodniczkami. Idziemy na miejscówkę, tam wyszedł GPS-a. Wysiądźcie. Teraz zostaną 167. No oni obowiedzą, że trzeba to zapakować, że sobie zapakują. No, nie zarobią na tym za dużo, ale na pewno im to pomoże. I w dalszym rzutach będą mieć lepsze ceny. Możemy im to od razu już pakować, wtedy już podliczone, zapakowane, nie? Już za 37 im sprzedawać. Zapakowany, już gotowy.
Ej, yo, Logan. Ej, yo, yo, siema. Słuchajcie, no mamy temat. Pierwszy rzut jest taki, jaki jest, w takiej cenie. Musicie sobie to popakować. Słuchaj, bo ustaliłeś cenę odgórnie 30 chyba baksów za jedną sztukę, tak? Tak. I jeszcze mamy do tego zapakować to, nie? Tak jest. To powiem ci, że kurwa my chuja z tego zarobimy. Początkowo tak jest, potem możemy zejść z cenami. Możemy też się dogadać na następny rzut za 27-26 dolarów. My też musimy z tego zarabiać póki co, ale na pewno te ceny potem będą o wiele lepsze. Bo wejdziemy na wyższe, że tak powiem, cyferki. Inaczej, jaka cena by was zadowalała? Bądź tak, Logan, no jeśli pozbędziemy się tego towaru, bo wstępnie mówiliśmy się na 5 koła, to po prostu jak się pozbędziemy go, to będziemy brać dużo, dużo więcej tego. I my będziemy mieć też możliwości do produkcji coraz większych. I wtedy my będziemy mogli zejść z ceny. No to widzisz, a my będziemy brać jeszcze więcej, więc... Tak samo pakowanie. Pakowanie jest też taką opcją, że wiadomo, jak chcecie to robić firmowe taśmy, no to będziecie musieli wydać dużo kasy. Ale możecie znaleźć sposób, no ja go kurwa nie znam. Ale możecie znaleźć sposób, żeby otrzymywać jakieś tańsze opcje, pakunki, lepsze zip-paki w lepszych cenach. Są ludzie, gdzieś się kręcą, tylko no to musicie powęszyć. Logan, tak po przyjacielsku, fajnie jakbyśmy zamknęli się w pierwszym dealu tak za 25 od sztuki. I będziemy brać tego po prostu więcej. Na razie zaczynam od 5 koła, ale będziemy przynosić 10 i może i więcej. 25 od sztuki. Pamiętaj, co bierzecie od nas? Trzy pakować, tylko od was, tak? Zróbmy tak, bierzecie tylko od nas. Dobra, powiedz ile masz ty towaru przy sobie, czy za te 5 koła po prostu... W tym momencie mamy tyle towaru, jeśli umawialiśmy na 30. Okej. Czyli mamy 167 sztuk, ale słuchajcie, weźcie go, spakujcie sobie, my wam dowieziemy po prostu. Że mamy teraz go otrzymać, tak? Tak, mamy... Dam ci z bagażnika. Dobra. Nie mamy wyjścia, oni będą nas cały czas brać. Stary oblicz, 25 po sztuki. Logan, ile tego masz? 137, tak? 167 sztuk. 167. Do 40. No i oczywiście my możemy jeszcze zaoferować pomoc, jeśli będziecie mieli jakieś problemy tam z jakimiś ludźmi na mieście, poza miastem. Tak, do tego na pewno przejdziemy. Robimy wam naprawdę dobrą cenę, tylko tak jak się umawiamy, bierzecie tylko od nas i liczymy na szybki zwrot informacyjny, żebyście chcieli no, kolejną dostawę, bo my jesteśmy zaopatrzeni. Ile to wyszło, stary? 4200. 4200, dobra. Trzymaj, Logan. Jasne. Przelicz sobie na spokojnie i pamiętaj... Uważam, że się zgadza. No za spokojnie. Słuchajcie. Ogólnie z psiarnią jest totalny przypał, jeśli chodzi o miasto, więc musicie uważać. To też jest w mojej kwestii, bo jak wyznawalicie, to ja nie będę mógł tego komu opierdolić. Pytanie, ilu was rzuca to na miasto, ilu was tam jest? Plus minus, ilu macie dealerów? A wiesz co, no, myślę, że tak dealerów to będzie 6-7. Okej. Okay. Rozumiem, że działacie w grupie razem, tak? Tak. Okej, okay, jasne. Dobra, jesteśmy na łączach. Liczę, że szybko się zgłosicie po kolejną dostawę, bo my już ją mamy po prostu, czekamy. Czekam na resztę ziomów i po prostu jak się pozbędziemy od razu, to będziemy dzwonić. Czekam na telefon, w takim razie uważajcie na siebie. Wzajemnie, trzymaj się. Na razie, cześć. Panowie, jeszcze jedna rzecz. Jak będziecie chcieli pozbyć się gotówki z nielegalnych źródeł, to już możemy w tym pomóc. A, właśnie. Słuchajcie, możemy dogadać się na... lepszą cenę, znaczy lepszą. Tu już tak dostaliście gratisową, ale możemy dogadać się na gotówkę, z którą macie problem się jej pozbyć, albo wrzucić ją w obrót. Możecie zapłacić nią za zioło. Tylko tu już podamy wam inną cenę, tylko dogadam z chłopakami. Wiesz co, Logan, mamy na to swoje sposoby, jak się tego pozbyć. Jasne, jasne, dobra, w takim razie powodzenie w kontakcie, czekamy na telefon. Ale dzięki za propozycję, yo. 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 Zasadzajcie ze swoje czarne dupy i wypierdalać to. Co ty, spokojnie. Żartuję. Spokojnie, zrobiłem taką cenę, bo my nie mamy wyjścia, oni będą tylko od nas brać. Musimy się tego pozbyć. No i tyle, tak postanowiłem. Tak po prostu postanowiłem. Jesteśmy 8 dolarów na... 8 czy tam 9 dolarów jesteśmy na przodu. Słuchaj, zawsze mamy odbiorcę. Chłopak ma kurwa 6-7 dolarów. Wiesz dlaczego? Bo twoje ceny wcześniej były szacowane na... ten pierwszy rzut, jaki ocenialiśmy, a teraz produkujemy więcej top. Więc stary, ale nie musisz tam tłumaczyć, ja uważam, że bardzo dobrze zrobiłeś. Właśnie zastanawiałem się, wiesz, że się zastanawiałem, ale w momencie pomyślałem sobie, kurwa, przecież teraz z każdego krzaka nie mamy 5, tylko 6. Czyli z tego 17, za to 17 dolarów, mamy więcej top. Oczywiście. Tak, czyli my to za chwilę policzymy, na przykład można, no, więc myślę, że to jest dobry ruch. A ci goście będą nas, o nas tylko brać, wyłącznie od nas.
Mam taką nadzieję, jeśli nie, no to jesteśmy po prostu... Czy jesteśmy stratni? No nie, jesteśmy do przodu. Ale jeśli będą tylko od nas brać, to mamy rynek zbytu i możemy zająć się już hodowlą na spokojnie, nie patrząc, kurwa, w bok, czy tego nie sprzedamy, czy nie. Czy tak, czy nie. No dobra, no nie wiem. No myślę, że wyszło spoko. Okej, wrzucam kasę na kubkę. Mamy jeszcze trochę czasu, to możemy jechać po Donicę i po parę rzeczy. Czwarta, możemy, no. Dobra, to biorę kasę na sprzęt, co? Jasne. Skoczymy po jakieś żarcie? W jakiejś stacji, hogi dog, coś na ciepło? Ja. Yeah. To kupić jakąś wodę jeszcze? Tak. I przytrzymaj ją dla siebie. Okej. Okay. 5, znaczy, tak? Czy ile myślisz? 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Dobra, wziąłem 5, mamy to. Bo fura potem może tego nie pomieścić. Pamiętajcie, żebyśmy... Bo nie pomieścimy. To... No, ja ze sobą w schowku jeszcze możecie upchać. Jak już przyszło, mamy obczajone. Bez słów. Yeah. O kurwa, nie ma zapasu. Nie ma nawozu. Gdzie jeszcze można dorwać nawóz, panowie? Oj, nie znam drugiego takiego miejsca. Jest na pewno gdzieś, musi być. Dobra, to ziemię kupuj. No ziemię na razie. Konkurencja nie śpi. Ma pan nawozy? Ile kupujesz doniczek? 15. Okej, dobra. Siadaj. Kamarady, idziemy zobaczyć, są nawozy. Jeżeli będą nawozy... Planuję kupić ich większą ilość. Kosztują po 10 baksów za sztukę. Dzień dobry! Była świeża dostawa? Mieliście coś teraz? Tak, yes. Oczywiście. Jakbyśmy tutaj straganik swój rozstawili, ludzie będą przyjeżdżać. Ej, sorry. Nawozik? Nawozik, tak. Po 12 no, mamy. Albo po 12, no. 11 nawozów jest. Ile potrzebujemy? Bierzemy więcej. Słuchajcie, tak samo powinniśmy może z tym... Chociaż... Ziemia była droższa i teraz trochę tańsza, może jeszcze... Wiesz, na przykład, bierzemy dużo ziemi, dużo nawozów, dużo doniczek i jeździmy już tylko po wodę i takie inne pierdoły i możemy stale mieć produkcję. Dwie osoby produkują, jedna tylko dowozi, na przykład jak coś braknie, nie? Pół tony nawozu, kurwa, na oko, wjebaliśmy drugi, no nie, są jaja. Na pewno na jakiś czas zablokowaliśmy sadzenie zioła w mieście, ale dostawy rolnik ma, wiesz, codziennie ma, powiedział, ma nawóz, bo to nawóz to gówno, nie? A codziennie ktoś sra. Tak czy siak? Dzisiaj to my będziemy główkę albo nos przed kimś. O tak. That's crazy shit. Ale zobacz, jedzie ktoś kurwa po nawóz. Kurwa, nie wiem czemu, ale to mieć bawi. Ale możemy faktycznie tam się ustawić i ej, brusiu, nie pytaj u niego, bo nie ma. Możesz kupić u mnie. Oj, teraz dbajmy o tę furę, panowie, bo sporo tematu to jest w środku. Stój, nie wysiadajcie, albo wysiadajcie. Słuchajcie, możemy robić jogę tutaj. Witam was w naszym garażu. O kurwa. Tak jest. Możemy przetransportować jogę. I to tu może nam służyć jako magazyn, świetnie. Mamy garaż. Yeah, możemy garażować tu wszystkie nasze fury. Yeah! Pokaż. A pod daszkiem. Nice. Dobra, możemy tu wszystkie fury zrzucić. Jedziemy po jogę? Dawaj, czyli Eddie musiał iść po jogę, jazda. A sprawdzamy ją? Bierzemy ją kurwa na warsztat, pipkaczem? Potrzebujemy warsztatu. Aha, właśnie, sprawdzamy ją, no właśnie. Sprawdź bagażnik, czy nie ma ci piesa dziś podlepionego. Sami gdzieś go przeszukajmy, musimy ją sami jakoś przeszukać, kurwa, no nie wiem. Jak myślicie? Dobierzemy na warsztat i sprawdzamy ją. Ale na warsztat jaki? Gdzieś tu jakiś magazyn. Eddie! Co jest? A ty nie pracowałeś jako mechanior? Pracowałem. Gdzie mogą być lejniki montowane? Wszędzie mogą być montowane. Kurka wadne. Trzeba by mieć pipkacz, nie? A co to jest ten tak, pipkacz, co ty pieprzysz? No taki pipkacz, no. Najlepiej. No. Okay, że sprawdza fale dźwiękowe albo tak, radiowe, tak, okej. Okay. Ale słuchajcie, wiecie co? Widziałem taki tutaj w sklepie niedaleko. No? To jest ten. Sklep młodego detektywa. Pojadę po to. No dobra. Sklep młodego detektywa. Pierdolony. Sprawdzę bagażnik. Otworzysz ją? Już. Nie ma bagaja. Bagażnik wydaje się czysty. Sprawdzę pod spodem. Jak cokolwiek tu ma być, to musiałbym mieć latarkę. Telefon, dobra. Te trackery mogą być wszędzie, Logan. Coś pod mam. Sufitką. Coś tu jest. Ało. Mamy gołąbek, ale można powiedzieć, że jego pozostałości. O, fuj, kurwa. Dobra, z tej strony nic. Jakiś gołąb się zafajdał, kurwa. Zobaczę pod maską. Tutaj też, tu jest czyściutko. Trochę syfu, sifu, ale to jest czyściutko.
Ej, yo! Siema, gdzie jesteś? Na parkingu wszędzie. Oczywiście my tutaj pineczkę. Co nieco sprawdziliśmy, wydaje się czyste, ale powierzchownie. Potrzebujemy tego twojego pipkacza całego. Mam. Mam go. Już smyfa starego detektywa. Akurat wow. Był w domu i mi to pożyczył. Dobra, no to słuchajcie, przede wszystkim tak. Wszyscy muszą wyłączyć telefony, panowie, jaka? Tryb samolotowy. I Eddie, odjedź kawałek tym samochodem swoim. Zobaczymy, tutaj musi być tak zwana, kurwa, zerowe ciśnienie i puls. Tryb samolotowy odpalony, wyłączony telefon. Dobra. No ciekawe, imponujesz, Charlie, naprawdę. Podnieś im trochę tu do przodu. O? Aha. Coś chyba jest. Kurwa. Stary, tu gdzieś w bagażniku. Musimy to wypierdolić. Zaraz tu mogą być psy. Mam. Rui. Pierdalaj. Padamy stąd. Na paleto, a potem narża paleto. A po co na paleto? Mogą nas obserwować. Świetnie. Furo odzyskana. Wiedziałem, że psiarnia... Coś... Słyszysz? Psy. Słyszysz? Spokojnie, jedź. A myślisz, że potrafią nam miejscu wyjechać do nas, czy jednak pojechać gdzie indziej i dopiero wrócić? No, wracajmy do nas. Czy nie ma ogona, nie ma. No i mamy to, odzyskaliśmy naszą dziecinę. Było blisko, Charlie, widzicie? Czy tak, psiarnia już jechała na miejsce GPS-a. Tak. W ostatniej chwili go wyrwaliśmy. Czy widzisz, nie atakowali od razu, oni mieli nas na GPS-ie tam, nie atakowali od razu, czekali na odpowiedni moment. Jak chcieliśmy się do niego dobierać? Dobra, nie widzieli nas, jak wracamy. Było czysto. Może mieli jakiś sygnał taki, że przerwane na przykład połączenie czy coś, wiesz, jak tak. Z tymi GPS-ami. Dobra, to co, panowie? Wrzucamy tutaj ze 150 worków do jogi? Do yoga, tak, yoga posłuży nam jako, tak. Jako po prostu... schowek. Dopóki nie przemolujemy, nie będziemy mieć troszkę czystszej sytuacji na mieście. Akurat po tej robocie pierogi zjemy. Zamieniliśmy się poszedolnać. Jasne, biorę się do roboty. Panowie, tak myślę, że 30 worków może zostać w tym Patriocie. A później już możemy się zabierać za produkcję? Jasne. Ziarenko, woda. Potem podcinanie, woda. Czekamy. I mamy kolejne zbiory. No i mamy to, uff. Delikatny fajrad na szluga, co? A jak? Zaczynam od mojej. Moja ta była pierwsza. Aha. 6 pączków. Jedno nasiono. Okej, moja pierwsza była ta w rogu tutaj. 6 pączków i jedno nasiono. Pięknie, dobrze. 6 pączków. Kurwa. Dobra, daj mi im jeszcze po chwilę. Ma wilgotność, chleby. Dobra. O, ale mi przygniotło. Ile z tego wyszło? 6 pączków i ziarenko. Okej, uff. O kurwa. Ale jak co? Się rozpadało, no 7 pączków i 3 ziarna. Nice. Oj, to było moje? To było twoje. Ile nam mamy z tego? Na ten moment 93 topper. Co? I 15 ziaren. Dobrze, dawaj topy, będę ciął. Nice. Składzik znowu tętni życiem. Mam jeszcze 3 ziarna tutaj. Widzisz, początki były ciężkie, ale naprawdę dobrze ci idzie. Tak, możemy osiągnąć sukces i bardzo dużo zarobić na naszej uprawie. I 6 topów. Okej. Okay. Może teraz właśnie zaopatrzmy się w dużą ilość ziemi i do jogi ją wpierdolmy i potem i doniczki. Dobra. Ziemia jest też droga, więc aż tyle jej nie kupimy, ale kupmy sobie na przykład z 50-60, może nawet 100 i będziemy mieć w drodze. Też nie przesadzajmy, bo mamy tego też tematy w chuj. Ale spokojnie, dopiero nawet nie mamy uzupełnionego tego, co sprzedaliśmy. Teraz ktoś weźmie od nas 304, oni chcieli tyle, ile wiesz, tam mieli 5 koła, teraz zarobią wezmą na następne. Nie, to spokojnie. No tanie nie są. 60 sztuk ziemi, mamy to. Okej, dobra robota, panowie. Dzień dobry, klasycznie donicę poprosimy. Ja kupiłem 6 wód. Masz jakiś szmal jeszcze? Tak. Ale jeszcze chcę cofnąć po donicę, bo powiedział, że musi na magazyn iść. Okej. Czyli ile mamy zrobić po 6? Po 6. Czyli wszystkie ziarno zużywam teraz. Tak. Zajebiście. Okej, dobra. Pierwszy rządek zrobiony. Teraz nawożę drugi rządek i gotowy do sadzenia. To przycinałeś? Dzisiaj? Dopiero wyrosło. Wyrosło plony. Okej, dobra, że ty przycinasz. No, niezła uprawa. Idzie to całkiem sprawnie. No, siema, ej, dzwoniłem. Yo, Logan. Ej, yo. Słuchaj, znaleźliśmy furę z pewnymi Fantam? Halo, bo przerywa chyba. Dobra, już chuj, kurwa. Już po aucie. Nieważne. Dobra, a jak wam idzie sprzedaż?
No jesteśmy już w połowie, wydaje mi się. To niedługo będziemy się odzywać po kolejne. Dobra, w kontakcie, powodzenia. No, w kontakcie, ją. O kurwa, genialnie. 7 topów, 3 nasiona. Para pa pa para pam, para para pa pa pa. No to... no to panowie, obliczenia. Z 18 krzaków, które posadziliśmy, mamy ich. 116 pączków, czyli 11,6 kg jakieś. No, tak mniej więcej, jakby licząc ile pączek średnio. A nasion... 24. O kurwa. Świetnie. Ja pierdula. Dawaj topy, będę ciął. Nieźle, nieźle. No, dobra dzisiaj robota, naprawdę. Zaopatrzenie w chuj, ponad 600 kurwa... 600 zmielonego jarania. I 200 prawie poszło na sprzedaż. Tak, no mamy zapasy, jest dobrze i rośniemy w siłę. Wypierdolę tylko śmieci. Jest git. Okej, czy jesteśmy teraz w stanie się wybrać do Los Santos i kupić w salonie albo w komisie sam motocykl? Ha, dobra. Jedźmy. Oj, to ryzykowne. Czekajcie, bo jeszcze Ivy Fox ci dzwoniła. Może weźmiemy ją na bajerę. No widzicie, zesraliście się, to wiesz, no. Co ty jesteś, no Logan, co ty kurwa? Ej, ja Ivy, masz czas? Ja mogę jechać. Ja mogę jechać. Gdzie nie jesteś? Nie ma problemu. Ty bardziej idziemy po Sanchezo, no. No wiesz, na molo z wujkiem, na molo z wujkiem. Z wujkiem? Tylko dobrze by było, jakby dwie osoby pojechały. Kierowca, który przyjedzie samochodem i ten, który weźmie Sanchezo. Dobra, jak ty, to i wujek, nie? Pojedziemy w trójkę wszyscy, jak gang. Dobra. Dam ci kolejne wskazówki, koordynaty i różne takie za chwilę, dobra? Ale może Sanchez odpuścić. Słuchajcie, jej stary, podstarzały, kurwa, wujek, który je gile, bo widziałem raz. Może potrzebuje też tematu. Co może? Nie, może no w sensie, ona nie wie, co ja jej proponuję, ale powiedziała, że jeżeli ona ma w coś wejść, to musi też i wujek. To mielibyśmy dwóch dealerów. Mielibyśmy musimy się z nimi spotkać, bo to są skończeni idioci, będą nas są pracować. Są na molo. Molo gdzie? W mieście. Cedi. W mieście? Nie mogą podjechać tutaj? Właśnie. W okolice, albo gdzieś pomiędzy, żebyśmy mieli porówną drogę? Dobra. Gdzie ty jedziesz? Na stację benzynową przy Rio 68. A, tam. Dobra. Ale na którą się umówiłeś? Ja myślałem o tej tu. No dobra. Dobra, w zasadzie mogę jej wysłać SMS-a. Dobra, może być ta, bo będzie bliżej nas. Siema białasy. Wy nie wiecie, że Sandy i okolicy kurwa należą do LOG'ego i nie ma kurwa po 22 wychodzenia z chaty? Powiedziałem coś kurwa. Mówiłem kurwa, że nie ma tutaj siedzenia i kurwa chlania. Wypierdalać stąd kurwa w tym momencie. Wyjazd już. No wyjazd już, daj wszystko co masz, telefon i tak dalej. On dzwoni. Kurwa, dawaj kasę, bo cię kurwa pokręcę cię, rozumiesz to? Pokręcę cię kurwa kasztanie. Nie ma chodzenia od LOG, przyjął tą kurwa miejscówkę. Dawaj wszystko co masz, bo się to źle lecimy skończy. Dawaj aparat i wypierdaj stąd. Spadamy stąd. Patrz się na nas krzywo, skroiłem go z aparatu. Tutaj jest nasze biuro spotkań. Okej. Okay. Się będziemy umawiać. O kurwa, jesteś geniuszem stary. Ja każdy spotkanie. Oh yeah! Tu spotkamy się z tymi ludźmi. Ile zajebiste mi tak kurwa. Witajcie. Dobry. No uszanowanie, czoło. Dobry. Zaprosiliśmy was na to spotkanie. Aby otworzyć przed wami nową ścieżkę życia. Aha. Właśnie tak. Charlie, mój kolega, mój wspólnik, bardzo inteligentny facet, ma do przedstawienia wam bardzo ciekawą ofertę, która może wam dać nowe perspektywy i którą możecie wy ulepić jak tylko chcecie. Daję wam plastelinę do lepienia. Charlie, proszę, do brzegu. Ciebie znam już chwilę, Ivy. Obserwuję cię od kilku dni i tygodni. O! Zerkam na twoje zdjęcia, znam cię bardzo dobrze. Twojego wujka widziałem raz, jak wpierdolał własne gile. No, dlatego tak chciałbym usłyszeć coś o nim, kilka słów, zanim powiem to, co powiem za chwilę. Nie wiem, ale co? Tak, no powiedz nam, skąd pochodzisz, gdzie mieszkasz? Jestem przestępcą, oczywiście jak na A, w sensie A, byłem tam raz. I no, jestem przestępcą, Sandy Shards, witam serdecznie. No i co? No jest moim wujkiem, no. Na. Ufasz wujkowi, wujek ufa tobie, tak? Jasne, że tak. No, tak. Wujek, okay. Zajmuje się przeprowadzkami. A skąd jesteście, bo ja was dokładnie nie... No to jest moje, że Sandy Shards, no. Sandy Shards, jasne. Okej, czyli stąd jesteście, to byli co, jasne. No tak. No tak. Okej, Charlie. Tylko, że nam przyczepę ukradli, no. Potrzebujecie kasy pewnie, nie? No potrzebujemy, łatwiej no, kasy, mieszkać. Łatwiej kasy, co? No najlepiej, no. Słuchajcie, ale krótka piłka. Nie, że jestem kurwa policjantem i wypytuję, ale...
Mieliście jakieś problemy z prawem? Takie poważniejsze? Siedziałeś kiedyś? Siedziałaś? W sumie się zdarzyło. Okej. Okay. Ale Maczali, ja myślę, że w porządku, no. Słuchajcie, my też jesteśmy tutaj i też jesteśmy z Sandy. Da. Ktoś wam ukradł przyczepę. My możemy pomóc wam w znalezieniu tych osób. Ktoś nie przyczepę. Wam zrobi krzywdę. My możemy zrobić krzywdę jemu. Ale wy musicie dać nam to, co najcenniejsze macie. Czyli co takiego? Swoje własne serca. No ale to później, to później. Na początku chcemy, żebyście po prostu podilowali dla nas. Co wy na to? No dobra. No i chodzi kurwa. O zioło. Dobrej jakości. Dobra, myślę, że... Nie, do tego dojdziemy, na pewno. Do tego dążymy. Bardzo chcemy mieć bardzo dobry temat, fentanyl i inne takie sprawy, ale to nie, trzeba... To fajne, też lubię. Potrzebuję kontaktów, potrzebujemy czasu. Słuchajcie, rzucamy wam temat. Póki co ustalimy jakąś śmieszną cenę. Chodzi o to, żeby wam się opłacało, a my potrzebujemy rynku zbytu. Zaopatrujemy was temat, już popakowany, wystarczy tylko szukać klientów. Na pewno w Los Santos, tam są dobre ceny. Charlie, jak się umawiamy? Jakie ceny? Jak procentowo? Właśnie. Ogólnie ze sztuki będziecie mieć 54 dolce, 55 dolców, 50 dolców, tyle leci temat po sztuce. I zachęcam do sprzedaży po sztuce na początku. Charlie, jak się umawiamy? No umawiamy się też tak, że przywieziemy wam pakiet i podamy dokładny cenik, ale pamiętajcie o jednym, że tutaj można powiedzieć, że wchodząc z nami w układ, no zyskujecie naprawdę mocno graczy w mieście. Tak, jasne, ale słuchaj, żaden cennik, bo oni dostają temat za darmo, muszą go sprzedać, dopiero będą kasę. Pytanie, ile muszą tego oddać? No mów ta ile. No właśnie. Żebyśmy już dogadali. No mówię, 52 za sztukę jest. To Charlie, ile mają nam przynieść? No. O, konkretnie. Połowę. No. Jak wam to odpowiada? Połowa. Pół na pół. Połowa. Temat macie za darmo. Dobra, słuchajcie, ja wam powiem tak. Nie, słuchajcie, jego nie słuchajcie. 30% oddajecie nam. Po prostu wszystkiego. Reszta jest wasza. Tylko gotówka, którą dostaniecie za te pyszności, słodkości. No ciężko ją gdzieś kurwa wrzucić, kurwa w koszta, faktury i tak dalej. Ale spokojnie, jesteśmy waszymi przyjaciółmi, bardzo, bardzo was lubimy, wy nas lubicie, dlatego my wam wymienimy tą gotówkę od razu na czyściutką, zafakturowaną, na fejkowe kurwa sprzęty AGD. Będziecie mieć czystą gotówkę od nas po rozliczeniu się, a wy nam dacie po prostu tą, że tak powiem, jak to się mówi, brudny hajs, wiecie o co chodzi. Czyli wymieniam wam kasę, dostajecie trzyciutką kasę za robociznę. I oddajcie nam 30% na początek. Kurwa, trochę za dobrze to brzmi. No trochę za dobrze, no. Za dobrze to brzmi? Za dobrze, no. Jaki jest haczyk? To połowę. Będzie nie, dobra, dobra, nie ma se. Nie ma se. Możecie nam dodać połowę, no. Chodzi o to, że potrzebujemy rynku zbytu, jest duża konkurencja. Nie chce się bawić, kurwa, że kogoś znajdziecie innego, kto wam lepiej daje. Ja daję za porówkę, kurwa, no nikt nie bierze 30%, no. Ogólnie wychodzimy na mega frajerów. Tak naprawdę to nie my jesteśmy. Ale chodzi o to, że potrzebuję szybkiego rynku zbytu, a widzę w was potencjał. Jak wiecie, szybko się z tym uporacie, dostaniecie kolejny towar, jazda, a może po szczebelkach do góry i będziecie latać z koksem. Albo będziecie, kurwa, rządzić jakimś innym gangiem. Chuj, kurwa, wi. Wchodzicie w to? Dobra, dawaj. No to dobra. Dostaniecie zaraz temat. Na start dostaniecie po 20 pakietów na łeb. Ty 20, dobra. Ona 20, to zatem 40. Okej, no, w porządku. Dla mnie brzmi dobrze, no. I teraz ostatnia sprawa. Bardzo ryzykowna. Robię to pierwszy raz. Ale ogólnie potrzebuję rekrutów, bo samo sprzedawanie zioła i zarabianie na tym nie interesuje mnie. Potrzebuję wpływu na mieście. I ogólnie, jeśli sprzedajesz zioło, to ważne, żeby było zastempelowane moim, kurwa, pierdolonym tagiem i żeby ludzie wiedzieli, że to jest, kurwa, ode mnie. Dlatego wstępujecie teraz w momencie w szeregi, jesteście jebanymi rekrutami. Będziecie, kurwa, pracować dla mnie. Jeśli będziecie chujowo pracować, to was wypierdalam. Ale jeśli będziecie dobrze pracować, to może coś z tego, kurwa, wyjdzie. Co wy na to? No dobra, no. Okej, jesteście w ogóle dzisiaj zacząć... Jesteście w stanie dzisiaj zacząć sprzedawać zioło? Możemy spróbować. No nie mam gdzie mieszkać, więc chyba dobry pomysł. Świetnie. Słuchajcie, w takim razie potrzebuję waszych dowodów osobistych w tym momencie. Spokojnie, nie spisuję. Nie wiem, jak to brzmi, to nie są umowy. Ani żadne kredyty. Just trust me. Chociaż ja sam sobie nie ufam. Zdjęcia sobie zrobisz? Na. Muszę was jakby wcielić w struktury mojej grupy. Mianuję cię wstępnie na rekruterkę i dealerkę. Pierwszego stopnia. Od marihuany małej ilości. Przysięga jeszcze. Loga, przysięga. Tak jest, przysięga. Teraz tak. Przysięgasz zawsze dostarczać temat temu, kto go potrzebuje, temu, komu kto nie potrzebuje i wszystkim, kurwa, dookoła. Jeśli dziecko będzie chciało od ciebie temat, co zrobisz? No nie daję dziecku, no co ty, dziecku? Kurwa mać, no... No kurwa, no dziecku!
Chyba nieważne, nieważne, jesteś, no nie no, wszystkim sprzedajemy, ogólnie wszystkim sprzedajemy, to jest medyczna marihuana. A, no dobra, dobra. To leci dzieci. Leci dzieci? Dobra, no, okej, okay. Teraz potrzebuję twojego numeru. O, w tym momencie jesteście rekrutami. Teraz tak, Charlie z wami zostanie, objaśni wam zasady BHP, co może was spotkać, co was może nie spotkać. Wstępnie w ogóle takie portfolio firmy i ja pojadę za nim po pakunki dla was. I wstępnie dostaniecie po 25 na łeb, po 25 na łeb. Dobra. Przodkowie gangu, rekruci. No, świetnie się to rozegrał. Słyszałem w głosie zawahanie, ale... Dałeś radę. Rangi, mamy rekrut. Pierwszych rekrutów, co? Tak. Pierwsi rekruci mogą dla nas pracować, będą mogli podnosić świadomość naszej marki na mieście, wiesz o co mi chodzi. Wiesz, wolałem dać takie ceny. Takie są ceny dobre, bo ludzie będą, będą z chęcią do nas pracować. Tylko pytanie, jak im pójdzie, nie? To jest pytanie. Okej. Okay. Ciekawe, czy ich złapią. 50 sztuk. O, siemano. No, siemano, co tam? Masz ochotę się spotkać, pogadać? Mam interes. Interes, jasne. Tam, gdzie zwykle, w Sandy, na tych parasolach będziemy za 10 minut. Dobra, na razie. Okej, mojego umęcznie, kochane. Po 25 sztuk. Zobaczymy, jak wam pójdzie. Zobaczymy. Dobra. 25, daj. Jedno dla dżentelmenki mojej kochanej. I dla wujaszka. Okej, słuchajcie, pekysz lepiej dziś schować w majty. No nie wiem, do plecaka i... Spokojnie, wiecie, spokojnie. Mam nadzieję, że poradzicie, ale no... Każdy ma inny styl sprzedawania dragów. I pamiętajcie, jak kilka razy klienci będą oburzeni, policja się może zjawić, może nawet was obserwować. Więc uważajcie na siebie. Wszystko już im powiedziałem. Tak? Okej. Okay. Okej. Okay. No, było. Jakby coś się działo, dzwonić do Charlie'ego, ktoś by was kurwa dojeżdżał, czy coś, podjeżdżamy, pomagamy, rozpierdalamy kogo trzeba. Jasne, dobra. Nieźle. To my się zwijamy w takim razie, coś tak jeszcze jest. Potrzeba od nas? To wszystko. Powodzenia, no. jak będziecie mieć wszystko sprzedane, no to dawajcie znaka. Jasne. Dobra, dobra. Rozliczymy się. Trzymajcie się, do zobaczenia. Na razie. Trzymajcie się, cześć. Na razie. Myślę, że sobie poradzą. Wyglądam na ogarniętych i zdeterminowanych. Śledzimy ich, co, i obserwujemy stronę. Już się jest spierdolił. Możecie zejść dachem, jak coś. Moja noga! Mam to! No co ty? Kurwa, masz, no widziałeś, jak wypierdoliłem. Spokojnie, wiem, kogo inwestuję. Dobre ceny ustaliłem, 30%, wiesz o co chodzi na początku, a potrzebujemy, wiesz, respektu na osiedlu. Dzwonił do mnie Smoła. Spotkanie na Sandy na parasolkach. Do 10 minut mamy się tam zjawić. Dobra, zaraz tam jest. Ma jakiś biznes. No, panowie, można powiedzieć, czas otworzyć, kurwa, małego piwacza. Mamy pierwszych ludzi, kurwa. Oni mamy muszą zacząć pracować, to jeszcze nie są ludzie. Jak zaczną pracować, jak zaczną widzieć na tablecie informacje o zajściu narkotyków i tak dalej, wtedy mogę powiedzieć, że oni pracują. I najważniejsze, przyniszczy kasę. Będzie mieć brudną kasę na inwestycje w kryptowaluty w gang. Co do Ivy jestem pewien, co do tego wujasa chyba też, bo... Ona jest sprytna, przebiegła, za to kurwa, głupi... Kurwa, bo oni się okazali jakimiś super dealerami, by za chwilę to pogonili. Potrzebowali następnego i następnego. No to zajebiście. Mamy tego sporo. To zajebiście. To lepiej być nie mogło. Jak myślicie, że oni są mega ogarnięci, czy w chuj ogarnięci? Oj, panowie. Zobaczcie. To jeszcze najpierw nie są dzisiaj ludzie. Nasze roślinne dzieci rosły. A teraz Ivy, teraz Chester, bo on się tak nazywa. I jeszcze oni mają... Ona ma kuzyna jeszcze, albo brata. Ona z gadki nad cwaną. Jest cwaniara trochę, jest cwaniara. Takie tak. Zazwyczaj trzeba uważać, na takie lisice. Oj tak. Ale myślę, że się spisze. Oj la Boga. Kolejny dzień w Los Santos. No? Jesteśmy tutaj przy parasolkach, w sumie za parasolkami. Już dojeżdżam. No siemano. Siemano, co tam? Cześć, mała. Chcę zlokalizować. Ty, Charlie, co ty masz z telefonem? Powiem ci tak, Smoła. Nie wiem, co ja mam z telefonem. Ale wybacz, bo ty masz na przykład talent do tego, żeby dzwonić w momentach zaiste podbramkowe. Nie będę ukrywał i opowiadał, co się wydarzyło za każdym razem, kiedy do mnie dzwoniłeś. A że pamięć mam krótką, to zapominałem oddzwaniać. A, rozumiem. No właśnie mówię, tarabanie do ciebie, a to nic, kurwa, zero odzewu. Bo wiesz co, bo usiadłem i włączyłem taki tryb nie przeszkadzać. Ja nie wiedziałem w ogóle, że takie coś jest w iPrucie. Okej. Okay. I tylko widziałem takie nieodebrane połączenia. W każdym razie, dobrze, że się wyjdziemy. Co tam u ciebie, Smolson? A w porządku, kurwa. Robota, robota. Powiem wam, że wyglądacie bardzo podobnie w tych czepkach. Nie.
Jak ojciec ale... i syn, czy? No, trochę tak. Trochę tak. Albo jak starszy brat. Słuchajcie, sprawy mam dwie, słuchajcie. A? Naprodukowałem wczoraj trochę. To prawda, no nawóz teraz po 10 dolarów, a kosztował 50, więc zysk jest z tego lepszy. No i woreczki po 10 dolarów. No teraz naprawdę można na tym ziele zarobić. Oj tak. Kwestia, czy potrzebujecie dostawy? No nie, no nie potrzebujemy dostawy. Nie potrzebujecie? Nie. Okej, okay. A druga sprawa, czy jesteście w stanie mi jakąś kasę pożyczyć na procent? O, Charlie jest od pieniędzy u nas. Potrzebuje jest 5 kapci. 5000. A? Pożyczki. 5000. Pójdź, żeby odbyć. Słucham? Kiedy miałbyś, żeby oddać? Czekaj. No tak na 2 dni. 2 dni. No to 6 go oddam, wydaje mi się, żeby było spoko. Co ty myślisz, Charlie? Myślę, że byłoby spoko, tylko byś musiał nam 3 pożyczyć, żebyśmy mogli ci pożyczyć 5. Mamy 2 koła jakieś. 200. Czy ty pierdolisz? Serio? Kurwa. No to też się wyjebaliśmy w produkcji i troszeczkę... Wyjebaliśmy się z kasą. No Charlie ogarnia szmal, więc nie wiedziałem, że jest tak źle. O kurwa, no to naprawdę jest słabo. No to może 2 koła. Nie wiem, czy chcesz w ogóle tyle pożyczać. No, z tego co wiem, nie wiedziałem, że tak się stoimy ze szmalem, więc no... No nie mamy jak pożyczyć. Myślałem, że mamy jakąś dychę, no. Ale chyba poszło dużo, kurwa, w produkcję. Chujnia ciężka. A co, u ciebie tam w ekipie nie mają szmalu? Nie mają? Słucham, kto? U ciebie w ekipie nie mają? Tam nie mają w tym klubie motocyklowym. Wiecie, my to cały czas przetwarzamy. Mamy hajs bardziej w produktach. Trzeba było dla nas pracować, to teraz kurwa sfera się ciągnie, kurwa, wiesz, po tapecie flecie, nie? Bardziej. Proponowałem wam pracę, teraz żebrażę kasę, no to ja wyjebane. Ale wiadomo, żeby to opierdolić, to trzeba czasu, nie? No, wiem jak jest. A hajs by się przydał. No trzeba robić, trzeba pracować, no. No. Nie, no nie mamy, no nie mamy. Jak chcesz, żebyśmy pożyczyć, to kaszli. Zadzwonię jeszcze chyba w jedno miejsce. Żebyśmy, kurwa, jakoś popytali, ale zapytam. Nie, no jak nie macie, no to trudno, jakoś sobie ogarnę. Może kto inny będzie miał pożyczyć, ale ja wiem. Poczekaj. Czoło łysy. Miałbyś może parę klocków dla dobrego chłopaka pożyczyć? Jasne. A gruby będzie miał? Nie, no przecież mógł nas pracować, jasne. To nie mają gangu, skoro on 5 koła pożycza, kurwa. To by ciężko. Ciężko szmale, ciężko. Ciężko jest ze szmalem na mieście. Dużo po ludzi poszło w dragi, w produkcji i zadłużało. Też inwestycja też. My też poinwestowaliśmy w fura tu i no, też jest cienizna. No wiem o czym mówisz. No lepiej inwestować niż kisić. No to chuj, no to trudno, jak nie macie, no to trudno. A próbowaliście może... On wie, że mamy, bo gostuje, wie, że co dzień ogląda streamy, więc wie, że mamy, nie? Dlatego tak pierdoli. Nie, powiem ci tak, ja... Nie pożyczamy, no, nie pożyczamy. Miał, kurwa, pracować, dla nas nie pracuje, to nie pożyczamy. Tak to miałem okazję. Ja też nie chcę się za to brać, ale słyszałem, że z tego jednak niezła kasa. Nawet nie wiem. Były kilka takich rozmów, nawet miałem jednego informatora, który chciał mnie wprowadzić w ten cały temat, ale stwierdziłem, że już mam swoje lata, stary. Ja już bliżej 60, bliżej piachu, kurwa, niż ten. A jeszcze dziubanie fur na dzielnicach bogatych gości, żeby mnie policja przy tym wszystkim goniła. Daj spokój! Nie, z psiarnią to nie chcę mieć do czynienia. A czy znasz mało tego gościa? To no, ciebie jest? No, to nie jest... A, to Eddie. Przepraszam, bo tyłem stał, palił. Ja myślę... Przepraszam, to widzisz, moja starcza demencja. Powiem ci tak, jeżeli chodzi o dziubanie fur, nie ma lepszego gościa. Nie ma lepszego tak, gościa. Potrzebujesz wozu, podajesz adres na rejestracji i on ci ją załatwi. Eddie, naprawdę, no kurwa, jaka fura chcesz? Mówisz, kurwa, model i rocznik? Nawet, kurwa, jakieś dodatkowe wyposażenie. Ten gościu ją wyczaja, 2 dni masz pod domem. Na dachu. No zobacz, tylko że na dachu zaparkowano. Ale masz tą furę. Bo mam pewnego zleceniodawcę i ma parę fur do buchnięcia. Jakbyś był zainteresowany, to możemy się jakoś dogadać. Czy mam do was kraść? Dajcie mi zlecenie, jak radnie dzielimy się, czy jak? No jakoś się tam dogadamy, nie? Ja ci dam informacje.
Co do tego gościa, ty się z nim dogadasz i coś mi tam kopsniesz, nie? Jasne, przemyślę temat. Możemy się skontaktować. Bo podobno z takiej jednej fury to nawet tysiaka można wyciągnąć. Podejrzewam, że to nieopodatkowana gotówka, więc będzie trzeba ją jeszcze wrzucić w jakiś interes. Ale to jest dobry pieniądz. No ze mnie też jest chujowy kierowca. Jeśli chodzi o motocykle, to dobrze jeżdżę, ale czterokołowcami to ciężko, kurwa, ciężko. Dobra, panowie, to was nie zatrzymuje, słuchajcie. Jasno, sprawa. Okej, okay, jasne. Trzymała. No, więc w razie co dzwońcie. Ja byś czegoś potrzebował jeszcze coś zakupić, ogarnąć, to dawaj znaka. Dobra, no na razie, trzymajcie się. Trzymaj się, trzymaj się, Trzmała. Po zasiłek i fanty opierdalać, jak my zapracamy taką gotówką, ty sprawę nie zdajesz. Nie no, gdzie pożyczyć? Proponowaliśmy mu wczoraj pracę, to nie musiałby się pożyczać pieniędzy w ogóle, jakby do nas pracował. Masz rację. Wiesz, masz rację, ja myślę, o tym że nie pomyślałem, tak? Myślę, że ekipie kowa konkretnej, wiesz, to by teraz się pieniędzy pożycza, przecież to jakby ten gang cały za trzy chuja robią. Otóż to. Masz rację. A kasę, wiesz, ja wczoraj proponowałem mu pracę, robotę, wiesz, to by nie potrzebował w ogóle pieniędzy się pożyczać, bo kurwa, wiesz, zarobiłby do tego czasu. Masz rację. Proponowaliśmy mu solidną, dobrą robotę. Z dobrą gotówką. Dokładnie. Miałby kasy w chuj. To chciał dziś sam i stwierdził, że i dzisiaj trzeba pożyczyć kasę. No dobrze, dobrze. Nic nie sprzedali jeszcze, to takie stany jebane. A wy czy cały czas osobiście się ustawiał? Osobiście. Osobiście. Tylko i wyłącznie. Przeżył nigdy z ekipą, ani nic. Tak to by nawet samą hodowlą trawy mógłby też nam pomóc, nie? No ale nieważne, musisz tym przejmować. Ale nasze dwa kwiatuszki chyba jeszcze nic nie sprzedały, kurwa, takie mam przeczucie. Jebane kaszaloty, pierdolone. Nie, to jutro trzeba wstać rano i zobaczyć. Mogę się zapytać, jak idzie, czy już zaczęli, w jakich dzielnicach pracują. No może, nie zadzwonić, spytać się, co porabiają. Dobrze, jak sprawdzam, im idzie? Powiedz, żeby na Mirror Park kupowali, powiedz, żeby na Mirror Park szli. Tak, daj na głośnik. Daj na głośnik, powiedz, żeby na Mirror Park szli sprzedawać. Ivy zajęte ma. O. Pewnie się rozpierdala na policji, nie? Szarki, przez przypadek, przepraszam, przez przypadek. Tak, źle mi się klikło. Teraz sprawdzę coś. Cześć, dzwonimy tutaj na głośniku, jesteś? Gdzie? Zaczynaliście? Bardzo dobrze, popróbujcie coś na Mirror Parku. Na Mirror Park, najlepsze dzielnie, szybko pójdzie wam. Dobra, cześć, papa. Dobra, słuchajcie, chłopaki, przez przypadek, kurwa, nie wiem, że mi odpierdala na starość. Ale zadzwoniłem do Ivy i miała zajęte. To mówię, wydzwonię tego Chestera. Ale zadzwoniłem do Smoły. I wiecie co? I też miał zajęte. Chwilę później Smoła zadzwonił do mnie i gadał. Ja się z nim momentalnie rozłączyłem i zadzwoniłem do Ivy i już miała wolną linię. Kurwa, albo dobrze kminisz, albo za dużo, kurwa, już dzisiaj pracowałeś. Albo za dużo pracowałem. Nie, to raczej nie byłoby możliwe, czy... Ale ja bym nie powiązani, no. I co by to dało im, kurwa? Kurwa mać, co? Ale jestem głodny. Oni sprzedają tego zioła, nic. Oni właśnie są z tego gangu. On jest Sandy? A, racja, możliwe. Chuj wie, jaki granger stoi. I co myślicie o takim grangerze? Ktoś tutaj, kurwa, przyparkował. No, pod fajne, powiem ci, to jest sześcioosobowe, nie? Może po bokach trzymać? Zapasy wyglądają dobrze. Ja się tu legnę. Ty już się legniesz? O, tak. O, to był męczący dzień. Wymęczmy ten dzień i się ciągnie. A Sanchez? A, myślę, że można kupić jutro, już jest druga w nocy. Mamy go przywieźć, to trzeba do miasta, trzeba jednak tak pojechać. No i trzeba tam niestety się poczaić. Ja myślę, że można Sancheza jutro kupić. Dobra. Albo nawet trzy, ale to trzeba przemyśleć. Zobaczymy, czy może coś im się udało, czy sprzedać. Tak, jest. Nie, dobra. Dobra, panowie, ja tu legnę. Ja też się glebnę. Kimkę, do usłyszenia, w kontakcie, zamknijcie drzwi. Dobra, to ja na podłodze. Masz klucze? Macie klucze samochodu, samochody schowane? A, to ja ten, schowam samochód tylko i dołączę do was. Pewnie wstanę w nocy, to będę patrzył na wartę, póki to wszystko ginie. Dobra, no, sporo byliśmy dzisiaj, sporo. Stay fresh, stay high, then motherfucker. I rap that purple.